witam Was serdecznie. Mamy piękny dzień, że to sobie będzie w ogóle dochodzić. Psalm 121 mówi: pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Jest napisane: niech nie da się potknąć nodze Twojej. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie cierać za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Wiecie, to są proklamacje wiary. To są proklamacje wiary. Słowo Boże mówi, że On nie śpi i nie drzemie. Bóg, który jest w Tobie, On ustawicznie działa w Twoim życiu. Nie ma ani jednej sekundy, czy jest trudno, czy jest łatwo. Nie patrzymy na rzeczy z perspektywy zewnętrznej. Nieważne, czy jest trudno, nieważne, czy jest łatwo. Ważne jest to, że ze mną jest Bóg. Jest z Tobą Bóg. Bóg jest z Tobą dzisiaj. Kiedy dzisiaj będziesz wielbił Boga, to wielbij Boga jako Tego, który jest. Powiedz: Boże, ja wiem, że i skoro ja tu jestem, to Ty tu jesteś. Ty jesteś tu, bo ja tu jestem. Ty tutaj jesteś, bo ja tu jestem. Ty jesteś Bogiem moim, od kiedy Ciebie wybrałem. Od tego momentu jesteś ze mną 24 godziny na dobę. Nie patrzmy na nic, co się dzieje wokół. Jakakolwiek emocja negatywna, jakakolwiek myśl, cokolwiek się dzieje, to jest coś zewnętrznego. Bóg jest z Tobą i Słowo Boże mówi: oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie pomoc? To jest pytanie retoryczne, to jest pytanie, na które my dzisiaj znamy odpowiedź. On nie wiedział jeszcze do końca, on nie znał, on nie miał Ducha Świętego. On patrzył, skąd przyjdzie pomoc, ale on już miał te przecieki. Ale dzisiaj w Tobie nie jest mały przeciek, w Tobie jest potężna, wielka woda. Woda, która pokazuje Ci, że możesz być pewnym. 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 Ja ostatnio widziałem w internecie, nie zamieściłem to, bo to mnie bardzo ujęło. Jechał peleton kolarzy i oni, wiecie, jak zobaczyli, że łatwiej jest, to wszyscy ostro dawali, żeby tylko nadrobić, tak? I jeden gość, który miał małą siłę, on był słabszy, to był słabszy kolarz. On postanowił zrobić coś przeciwnego, zmienił pozycję. Złapał się za kierownicę i położył się. Zmniejszył tarcie powietrza i zaczął jechać. Przestał pedałować, przestał pracować. Wiecie, jak to zobaczyłem, od razu uświadomiłem sobie, że to jest łaska. On skorzystał z łaski, zmienił pozycję, przestał się spinać i zrozumiał, że wszystko pracuje na jego korzyść. I Bóg, który jest dzisiaj z Tobą, On chcę, abyś to zrozumiał, że łaska, która jest Ci dana, pracuje na Twoją korzyść non-stop. Non-stop. Więc kiedy będziesz wielbił Boga, to wielbij Go w tej pewności. To właśnie w tej pewności Go wielbi. Ojcze, my wywyższamy Twoje imię. Ojcze, my czcimy Twoje imię. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wiecznie ten sam. Ty, który jesteś Królem, Królem i Panem Panu. Błogosławiony i błogosławiący. Dający życie.
Świata, jest Chrystus Pan.
kochamy Ciebie. Ty jesteś dla nas najważniejszy. My uwielbiamy Cię. My wynosimy Twój tron i uwielbiamy Twoje wspaniałe imię. Yeah.
skała nasza i tarcza nasza, miłości nasza, my uwielbiamy Cię.
Thank you.
myślą, każdym słowem czcimy Cię. Jesteś godzien, by Cię wcielić.
Gospodziem my Cię czcimy. Święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien. Święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien, by Cię czcić. Święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien. Święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien, by Cię czcić. Święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien. Thank you.
Ofiarą by
tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc cóż myślę, służyć tak, by w życiu tron jak chcę dać i sługą być. To i sługą być.
Módlcie się, módlcie się, jesteście Kościołem. Jesteście wywołani z ciemności. Kościół to ludzie wywołani z ciemności. Kościół to ludzie pełni objawienia. Się, Jesus. Służyć tak, by żyć obrok, jak
macie rąk, tu dzieci nie kładą rąk. Dzieci, chodźcie do mnie teraz. Do mnie dzieci. Ciocia choruje na kręgosłup. Połóżcie na ciocię ręce. Duchu Święty, przyjdź teraz. Przyjdź do jej pleców teraz. Czy odczuwasz ból teraz? Odczuwasz ból w jakiejś części? To było na dole. Holy Spirit, Jesus. Duchu Święty, przyjdź do jej kręgosłupu. Przyjdź do jej lędźwiów. Przeklinam Cię i zabrają Ci działać. W imieniu Jezusa! Zdejmijcie z niej ręce teraz. W imieniu Jezusa! Opuść duchu czarów! Opuść ją teraz! Chwapliwy duchu! Chwapliwy duchu! Wyjdź z naturalnym oddechem! Wejdź! Wejdź z naturalnym oddechem! Wejdź! I zostaw ją! Zostaw ją! Przeklęty duchu! Nie pozwalam Ci działać! Nie pozwalam Ci wpływać na nią! Przez imię Jezus. Holy Spirit, Jesus.
ciało wracaj do normy. Skóra wracaj do normy. Ja usuwam alergię do tego ciała. Jezusa, ja przepinam wszelkie uczulenie. W imieniu Jezusa. Ciało przyjmuj pełne uzdrowienie teraz. Przez potężne mnie Jezus. Przez potężne mnie Jezus. Szaber Kryst. Duchowo. Odkładam tkanki. Odkładam tkanki. W imieniu Jezusa. Holy Spirit Jesus. Holy Spirit Jesus Christ. Holy Spirit. Będziesz chodziła. Będziesz cały czas dbała o to, aby ćwiczyć. Będziesz odpoczywała. Każdego dnia będziesz chodziła i będziesz siedziała na tym. I będziesz każdego dnia dziękowała Bogu. Krok po kroku będzie wszystko wracało do normy. Potrzeba jeszcze będzie dwóch, trzech razów, kiedy na ciebie ludzie położą ręce. Albo zrobią to u ciebie, albo przyjdziecie tutaj do Warszawy. Holy Sacred Redditch, Duchu Święty, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię. Dziękujemy Tobie, że jesteś żywy, że jesteś królem. Nie wolno
Cię dotykać. My ogłaszamy, że żadna osoba nie ma prawa uwalniać przekleństwa do jej życia. My ją ochraniamy krwią Jezusa. My usuwamy wszelkie przekleństwo z jej życia. Ja usuwam przekleństwo najbliższych. Jest taka koncepcja, że nie przyjmujesz Bożego uzdrowienia, dlatego że stracisz finanse. Ja chcę, żebyś teraz, tak jak mnie oglądasz, odciął się od tego myślenia, bo to jest demoniczne myślenie. Twoim Bogiem nie jest ZUS. Twoim Bogiem nie jest opieka społeczna. Twoim Bogiem jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. W imieniu Jezusa odetnij się od tych lęków, że nie będziesz miał z czego żyć. W imieniu Jezusa przeklnij rentę w Twoim życiu. Przeklnij ją i powiedz: ja chcę być zdrowy, a nie brać rentę. Ja chcę być zdrowy, a nie brać rentę. Powiedz: ja będę zdrowy. Ja będę zdrowy, bo Jezus mnie uzdrowił. Powiedz teraz: ja jestem zdrowy, bo Jezus mnie uzdrowił. Każda osoba niepełnosprawna oglądająca nas teraz. Teraz odetnij się od tej demonicznej siły, że nie będziesz mieć z czego żyć. Tak jak Bóg Ci błogosławił w uzdrowieniu, tak Bóg Ci błogosławił w zaopatrzeniu finansowym. To wszystko jest z krzyża Golgoty. Pokotara paseke terenicis. Duchu Święty, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Holy Spirit. Czcimy Cię, Duchu Święty. Czcimy Cię, Duchu Święty. Holy Spirit, Jesus, Jesus, Jesus. Jesteśmy Tobie wdzięczni, Duchu Święty. To jest wszystko Twoja zasługa, Jezus. Tobie cały splendor, Tobie cała chwała. Tobie całe cześć i całe wywyższenie. Tobie uwielbienie, Jezus. Tobie, Jezus. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspaniały dzisiejszy czas. Dziękuję Ci za ludzi, Ojcze, którzy przyjęli Twoje uzdrowienie. Dziękuję Ci za namaszczenie, które uwolniłeś w ludzi dzisiaj. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że użyłeś nas do tego. Jesteśmy wdzięczni Tobie, Duchu Święty. Ogłaszamy zupełną zależność od Ciebie, Duchu Święty. Zupełną zależność. Tobie cała chwała, Tobie całe wywyższenie, Tobie cały splendor, Tobie cały honor. Tobie Jezus. Tobie Jezus. Holy Spirit, Jesus. Holy Spirit. Tutaj będziecie mieli kontakt we czwórkę. Chciałbym, żebyście z nią mieli kontakt i będziecie też, może mieć też z nią kontakt Tadzio, ponieważ on też jeździ. Więc wtedy, kiedy będziecie jechali na usługę w tamtą stronę, to odwiedzicie zawsze panią w domu i będziecie dalej uwalniać Boże namaszczenie w nią. No właśnie, super, halleluja. Kochani, uwielbiajmy dalej Boga, rozstawiajmy już krzesełka, zajmiemy się tym. Ojcze, czcimy Ciebie. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, Ty jesteś jedynym szczęściem naszym. Ty jesteś tym, który opłuje w nas ustawicznie życie.
Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, come and praise in the Jesus. Czcimy Ciebie, Boże. Uwielbiamy Ciebie, Król. Nie ma Tobie równego. Nie ma większego niż Ty. Nie ma innego Boga. Nie ma innego Boga. Ty jesteś jedynym Bogiem. Ty jesteś Królem naszym. Nie ma innego Boga. Nie ma innego Pana. Innego Zbawiciela. Innego Lekarza. Nie ma innego Boga. Tylko Ty jesteś jedyny Bóg. Ojciec, Syn i Święty Duch. Jedyny Bóg. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię.